Cześć, witajcie. Jesteśmy w sadzie tutaj pod Poznaniem i nam się trafiły nowe sporty gali, żebyśmy sobie zobaczyli. Zaraz poprosimy pana Franciszka, właściciela sadu, żeby nam opowiedział. Ale sobie zobaczcie. Czerwone sporty gali. Ktoś się z was domyśla, co to jest? Tu jest jeden sport, ja się pierwszy raz z nim spotykam. I tutaj dla ułatwienia wam powiem, a to jest gala wal. Słuchajcie, jedna uwaga, to nie jest gala wal, to jest devil gala. Devil gala. Mój błąd generalnie, tak? Francuska, czyli to jest nie gala wal, tylko devil gala. Czekajcie telefon. A o tym nowym sporcie sobie za chwilę porozmawiamy. Młody sad, pod siatkami. Zaraz zapytamy sadownika. Zaraz zapytamy sadownika, żeby coś więcej nam powiedział, także się dowiemy, dlaczego wybrał te sporty. I sobie je może porównamy. Także czekamy i za chwilę się widzimy. Okej. Okay. Witamy gospodarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz, jaką mamy tutaj odmianę, to jest sport gali. Jaki to jest sport gali, niech pan powie? To jest gala stary, gala fab, grecka mutacja z Francji. Grecka mutacja z francuskiej szkółki. Tak. Tak. To są drzewka iluletnie? No, można liczyć 3 lata. O, rok po posadzeniu i drugi rok owocowania. Drugi rok owocują. Dlaczego? Czym się w ogóle to jabłko charakteryzuje? Byśmy sobie podeszli i zobaczyli. Czerwone bez pasków, bez prążków, prawda? Czerwone bez pasków, w miarę duże wyrasta. Mhm. Czerwony ogonek. Zawiązek już jest też czerwony? Praktycznie zawiązek od 2 cm już jest czerwony. Okej. Okay. Jakby określił pan plonowanie, w poprzednim roku było podobne, było mniejsze, w tym roku są uszkodzenia przez przymrozek, no bo grad nie, bo pan tutaj posiada siatki, to raczej z tym nie no, było... No mniejsze ze względu na to, na przyrosty. W tym roku są już drzewa wyższe i plon będzie wyższy, no ale trochę gorszy ze względu na uszkodzenia mrozowe. Okej. Okay. I tutaj obok mamy drugi sport gali, to jest gala wal, tak? Zobaczcie sobie, jak szkółki wygląda. Daliwal. Też szkółka Daliwal, czyli też francuska szkółka, tak? Tak. Dlaczego pan się na te dwa sporty zdecydował? Z racji tego, że są pod siatkami, że uprawia pan te jabłonie pod siatkami i dlatego ciemne gale? Ze względu na to, że się równo wybarwiają, można zerwać je na raz praktycznie. Przy dobrym przerzedzaniu wszystkie owoce dochodzą w jednym czasie. Okej. Okay. Jak widać. Też podkładka M9? Tak. Też podkładka M9. Jest różnica, idzie odróżnić galę wal od gali star? Coś je różni, jakby tak mieć je w kartonie, żeby sobie je porównać? Podobne są, tylko tu są takie, jabłko jest jakby bardziej kanciate. Mhm, na gali wal? Jak na sportach Red Chiefa. Okej. Okay. Ale te są okrągłe tutaj. To są... Nie mają tak tych kantów. Mhm. Nie chciał pan paskowanych gal, paskowanych sportów? Nie, no ze względu na to, że zmieniają wybarwienie w ciągu lat. Także. Mhm. I tutaj nie ma problemu przy tych sportach, nie? Tutaj się nic nie dzieje. Widziałem drzewa we Francji takie 10-letnie i nie spotykało się tego. Okej. Okay. Czyli nie zdecydowałby się pan na żadne gale paskowane tutaj, w tej uprawie? No raczej nie. Lepiej wybrać ciemną galę, że nie ma problemu z kolorem, tak? Że ona się wybarwia całkowicie, tak? I jeszcze jest siatka. Ale siatka nie była głównym powodem, dlaczego wybrał pan galę. Chciał pan mieć generalnie, pozbyć się problemu wybarwiania koloru na jabłku, no, tak? Tu nie ma problemu z... Po prostu jeżeli się chce zerwać na długie przechowanie, można to jabłko zerwać już z odpowiednim kolorem i odpowiedniej twardości, a jak ktoś chce sprzedać od razu, może kilka dni przetrzymać dłużej, jabłko jeszcze większe wyrośnie i jeszcze ciemniejsze. Dobrze. Kwestia po prostu wyboru sprzedaży.
Dobrze, a czemu nie Schnicko Red, Dark Baron i jakiś inny ciemny Sport Gali, tylko akurat ten? Z racji tego, że był wyjazd do Francji, że pan zobaczył te jabłka, czy inny powód, że padło akurat na ten? Bo powiem szczerze, przyjechałem, tutaj się pierwszy raz się widzimy, z racji tego, że o tej Gali Star jeszcze nie słyszałem, tak? To jest dla mnie nowość, chciałem zobaczyć, chciałem porównać. No ona jest rozpowszechniona w południowej Europie, gdzie jest gorąco przeważnie i są problemy z wybarwianiem ze względu na brak chłodnych nocy. Nie ma różnicy temperatur między dniem a nocą. I tam się też wybarwia, także w naszych warunkach to jest idealnie, nie? Idealnie, żaden problem z wybarwianiem. Okej. W tym roku jest praktycznie wybarwiona miesiąc przed zbiorem. Uh-huh. Jest podobny kolor, także... Dzisiaj mamy 28 sierpnia, jakby tak. Pan miał powiedzieć prawdopodobny termin zbioru tej gali, Gali Star? Za 4 dni gdzieś, 4-5 dni. Będzie pan ją przechowywał? Nie, w tym roku jeszcze nie, bo za mało jest. Aha, za mały tonaż generalnie, tak. żeby była przechowywana, tak? Czyli taki prawdopodobny zbiór w przyszłym tygodniu, a Gala Val w tym samym czasie? Tak, tak. To jest Gala Star, tak jak mówiliśmy, a to jest Devil Gala, czerwona też gala, sobie je porównam. Także w filmie jak będę mówił Gala Val, to nie jest Gala Val, to jest Devil Gala. Tak, tak, to jest ten sam czas. Ten sam czas. Ten sam czas sprawdzałem, dojrzałość, że rozkładu skrobi, także wszystko jest podobnie. Okej. Okay. No sobie zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Te jabłka. Uszkodzenia przymrozkowe w tym roku? Głównie skrócenie ogonków i jakieś tam lizaki, jak tu widać w załączonym obrazku. Okej. Drobne uszkodzenie. Ale jeżeli na te temperatury, które były, to tlon i tak jest nie najgorszy, prawda? Obrócę się, żeby było coś więcej widać. Zerwiemy jedno jabłko, zobaczcie, to jest przykładowe, tak? To mamy Gale Val. Sobie porównamy. Nie wiem. Widzicie różnicę? Tu nie ma ogonku. Okej. Ale macie, no. Jeszcze wam tutaj wyczyszczę. No zobaczcie. Gala Val, Gala Star. Taką z dłuższym ogonkiem. Okej. Zobacz. Żeby sobie porównać. Jeszcze trzyma bardzo mocno. No, ogonek czerwony. Mhm. To jest Gala Star. Tak. Już nie wiem, czy kimś. Jak dla mnie minimalnie, no. Też jedna i druga to jest Gala. Z kantem też ma ogonek czerwony, nie? Mhm. No ciemne gale, bardzo ciemne gale. Żadnego prążka, paska nie widać. Jeszcze będą ciemniejsze. Jeszcze będą ciemniejsze? Tak. O ton ciemniejsze, o dużo ciemniejsze? Trudno powiedzieć, będą nie? Będą co najmniej tak jak w tym miejscu tutaj. To jest takie ciemniejsze okay. miejsce. Dobrze, jak tutaj, no, tak? Tak. W kolorze Prince'a wybarwione. O, w kolorze Prince'a, no to już... Ja przechodziłem tutaj ten sad, a to jest moja opinia, że dla mnie ta Gala Star jest trochę większym jabłkiem od Gali Val. Choć tutaj mówi sadownik, że niekoniecznie, nie? Że to jest tak, nie, to jest takie złudne, nie? Złudne trochę. Że to jest bardzo podobne, są prawdą. Trzeba pozostawić w podobnym miejscu drzewa i, tak, no wiadomo, i równo że, je przerzedzić. Tak, żeby jabłek było tyle samo na każdym drzewie, to wtedy by można coś powiedzieć, ale też na pojedynczym drzewie też trudno powiedzieć. Na pewno są czerwone. Słuchajcie, jak widzieliśmy Schnicko Reda, jak widzieliśmy Dark Barona, to na pewno są jaśniejsze niż te najciemniejsze sporty Gali, ale z tych, jak znacie wszystkie czerwone, ajajku, porównując z Galą Maz, no to w ogóle nie ma co porównywać, bo maska jest bardzo jasno czerwona, tak? Tu mamy naprawdę ciemne jabłko, tutaj naprawdę, no, gdzie się nie przyjrzycie, to wszystko jest ciemniutkie. Mniej i też są duże wtedy, nie? Tak, 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 tak. Sprawdzałem to, te mniejsze jabłka w większości są bez pestek, dlatego nie rosną. Jest uszkodzony
owoc przez mróz i... Tak, jeszcze pan powiedział tak, że uszkodzony owoc przez mróz, ale pan tutaj ręcznie przerzedzał, tak? Tak. I chemicznie też było też. Raz. Okej. Okay. I zobaczcie, jeszcze jest tyle... Fixor w pełnej dawce, zaraz po kwitnieniu. Okej. Okay. I tak wyglądają, zobaczcie sobie ten sad, przejdziemy sobie jeszcze dalej. Jabłko jest, opędy są też podoginane. Zobaczcie. Na wierzchołkach. No tak naprawdę jeszcze raz wam pokażę, no ciężko jest odróżnić, która jest, która no... Ciemny sport. Tutaj słabsza gleba, dlatego też będzie zaraz słabszy wzrost tych drzewek. Ale też zobaczcie, że też jest jabłko i też widać bardzo ładny kolor. Na piątej klasie. No. I jak jest mniej jabłek, no to zaraz pojawia się średnica też, większa jest, grubsza jest ta gala. Większa jak 7,5. No na pewno, 7,5 to tutaj spokojnie. I tak wygląda gala star. I to jest z której gali? Z Devil. Z Devil gali. Wybarwione wszystko, mniejsze jest, co prawda, ale pestek nie ma. Okej. Okay. Faktycznie. Efekt mrozów. Jeszcze. Okay. A propos generalnie, słyszał pan, żeby ktoś tą galę też uprawiał? Ktoś wziął na terenie Grójca, wiem, że tam jechała. Aha. Czyli ktoś ma jeszcze te drzewka też w Grójcu? Ale nie wiem dokładnie, kto by musiał tam się dowiedzieć, bo to było tam te 3 lata temu chyba. To... Okej. Okay. Ktoś tam z tej firmy brał, bo oni tu przyjechali raz do nas i... I potem jechali dalej. Kazałem im podjechać do Grójca gdzieś tam tego, bo szukali rynku zbytu. Mhm. Okej, to tyle jeżeli chodzi o galę. Pozdrawiam.